W trakcie tego nagrania ponownie będziemy ćwiczyć nadawanie nazw węglowodorom. Tym razem zajmiemy się tymi dwoma strukturami. Policzmy, ile atomów węgla znajduje się w najdłuższym łańcuchu. Tutaj mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 atomów węgla. I podobnie tutaj mamy 13 atomów węgla. Wiemy, że rdzeniem związku będzie tridekan, ale który łańcuch potraktować jako rdzeń cząsteczki? Kiedy mamy dwie możliwości, należy spojrzeć na podstawniki i wybrać taką możliwość, w której podstawniki są najmniej rozgałęzione i jest ich możliwie jak najwięcej. Gdybyśmy wybrali tę opcję, mielibyśmy przyłączoną tylko jedną grupę. Byłaby to grupa 1-metylopropylowa. Gdybyśmy jednak zdecydowali się na drugą możliwość, to po pierwsze mielibyśmy już dwa podstawniki, a po drugie byłyby to grupy nierozgałęzione grupa metylowa i grupa propylowa. Skoro rdzeń cząsteczki ma 13 atomów węgla, jest on alkanem, to jak już wspomniałam, jego nazwa brzmi tridekan. Znamy nazwy przyłączonych grup grupa metylowa i grupa propylowa. Teraz możemy ponumerować odpowiednie atomy węgla w łańcuchu głównym i możemy złożyć nazwę tego alganu rozgałęzionego. Od razu widać, że aby grupy alkilowe znajdowały się przy atomach węgla o najniższej liczbie, to numeracja atomów węgla musimy zacząć od tej strony. Wymieniając podstawniki w kolejności alfabetycznej, najpierw musimy wymienić grupę metylową, a dopiero po niej grupę propylową. I otrzymujemy nazwę systematyczną. 3 metylo 4 propylo -tridekan. Przejdźmy do kolejnego przykładu. Ten wydaje się bardziej skomplikowany do nazwania. Najpierw szukamy, gdzie jest najwięcej atomów węgla. Tutaj w łańcuchu prostym mamy 7 atomów. A tutaj w łańcuchu cyklicznym jest 8 atomów węgla. Więc rdzeniem w związku jest cykloalkan. Jego nazwa to cyklooktan. Teraz kolejne na nazwanie grup bocznych. Tutaj, jak już policzyliśmy, jest 7 atomów węgla. Jest to grupa pochodząca od heptanu, czyli grupa heptylowa. Tutaj mamy 3 atomy węgla. Łańcuch jest nierozgałęziony, więc będzie to grupa propylowa. I ostatnia grupa alkilowa. Zgodnie z nazwą systematyczną. Jest to grupa 1,1-dimetyloetylowa. A nazwa zwyczajowa to grupa tert-butylowa. Teraz kolejny etap nadawania nazwy określenie lokantów. Przypomnę, że podstawniki pierwsze w kolejności alfabetycznej powinny mieć najniższy lokant, a suma lokantów powinna być możliwie jak najmniejsza. Ponumerujmy lokantów uwzględniając nazwę zwyczajową rozgałęzionej grupy alkilowej. Mamy grupę butylową. Przedrostek tetr w odróżnieniu od przedrostka Izo nie jest uwzględniany przy ustalaniu kolejności alfabetycznej, a w alfabecie B stoi przed P i H, dlatego też ten atom węgla musi być pierwszy. Teraz możemy ponumerować atomy węgla w rdzeniu, na przykład w tę stronę. Grupa heptylowa uzyska lokant 5, grupa propylowa będzie miała lokant 8. Numerując w drugą stronę, grupa propylowa ma lokant 2, a grupa heptylowa znajduje się przy piątym atomie węgla w pierścieniu. W pierwszym przypadku suma lokantów wynosi 14, natomiast w drugim przypadku suma lokantów to 8. A to daje nam odpowiedź na pytanie: jak należy ponumerować atomy węgla w cząsteczce? Teraz wszystko złóżmy w jedną nazwę. Pamiętaj przy tym, że podstawniki należy wymienić w kolejności alfabetycznej, więc zaczynasz od grupy butylowej, a później będzie grupa heptylowa. 1. Tetrbutylo, 5-heptylo, 2 propylocyklooktan. Udało nam się nazwać dwa kolejne węglowodory.